drużyna gości, drużyna Nowa Sarzyna. W 51 minucie na listę strzelców wpisał się zawodnik drużyny gości z numerem 7 Robert Micek. Boisko opuścił z numerem 9 Paweł Wtorek, a w jego miejsce z numerem 16 Paweł Szafran. Dla drużyny gości zdobywa zawodnik z numerem 10 Damian Juda. Zmiana również w drużynie gości. Boisko opuścił zdobywca bramki z numerem 10 Damian Juda, a w jego miejsce z numerem 11 Bartosz Chorajewski. Również kolejna zmiana w drużynie gości. Boisko z numerem 8 opuścił Stanisław Bednarz, a w jego miejsce z numerem 15 Kamil Kusy.
I kolejna zmiana drużynie gości z numerem 17 boisko puścił Mateusz Kocur, a drugie miejsce z numerem 14 Grzegorz Sobota. Przyjechaliśmy do Orlen, mimo że zajmują niską pozycję w tabeli. Ja uczyłem chłopców, że w tej lidze każdy z każdym może wygrać. Przewaga nasza w pierwszej połowie nie zamieniła się na bramki, bo sytuacje bramkowe były. Mówię, no strzeliliśmy pierwszą bramkę i rozpoczęło się już nasze niepodzielne panowanie. Przy lepszej skuteczności mogliśmy się pokusić o więcej bramy. Ja się spotkałem z opiniami przyjeżdżając tutaj, że trenerzy, którzy tutaj grali, że miejsce Orląt nie odzwierciedla miejsca w tabeli. I tak to jest. Każdy walczy o trwanie, każdy chce uniknąć degradacji i nikt łatwych punktów nie odda. Zostawiliśmy trochę zdrowia. Mówię, uczulałem po ostatnim meczu z Sanokiem, że gramy do ostatniej minuty od pierwszej. I cieszę się z zwycięstwa. Gratuluję chłopcom. W następny mecz, czwartek, już od jutra będziemy myśleć o następnym meczu.